Fotografia przedstawia 14-letnią Reginę Kay Walter w opuszczonej stodole w Illinois. Zostało zrobione przez seryjnego mordercę Roberta Rodesa, który po wykonaniu zdjęcia chwilę później ją zamordował. Dobra wiadomość jest taka, że został złapany w 1992 roku i skazany na dożywocie bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie. Przyznał, że to on obciął jej włosy, kazał włożyć czarną sukienkę i szpilki. Twarz w ogniu uchwycona przez Ewelinę J. Żona usłyszała wołanie kogoś po imieniu, po czym spojrzała na elektroniczną nianię. Oszukać przeznaczenie w realnym życiu. Ta kobieta próbowała wygrać ze śmiercią, ale się nie udało. Joanna Gantler spóźniła się na lot samolotem z Rio de Janeiro do Paryża. Okazało się, że miał on katastrofę, w której zginęło 228 pasażerów. 2 tygodnie później zginęła w wypadku samochodowym. Wypadek autokaru Sinbad z przysłoniętą literą B, co dało nam nową nazwę Sinded. Przypadek? Wszystko zaczęło się w domu Marii Gomez Pereira. Pierwsza wyraźna twarz pojawiła się nagle na podłodze w kuchni jak z niczego. Upiorne odbicie mężczyzny. Maria Pereira nie wierzyła w to, co zobaczyła, więc próbowała usuwać twarz z kuchennej podłogi, jednak nic nie pomagało. Twarz pozostawała. Rodzina Pereira, po tygodniu tolerowania dziwnego zjawiska, zakleiła podłogę w kuchni, przykrywając niesamowity grymas. Ten środek również nie odniósł skutku, ponieważ pojawiało się coraz więcej nowych twarzy mężczyzn i kobiet. Historia niezwykłych grymasów w domu rodziny Pereira szybko rozniosła się po Belmes. Burmistrz ustalił, że ziemię z podłogi należy wymienić, konserwując demoniczne twarze w celu bliższego badania. Chemiczne analizy oraz prześwietlenie promieniami rentgena nie przyniosły nowych odkryć. Aby wykluczyć, że to wilgoć powodowała niesamowite zjawisko, wpuszczono w nową podłogę folię, ale twarze śmierci zjawiały się w dalszym ciągu. Gdy robotnicy rozgrzebali podłogę, dokonali niesamowitego odkrycia. W ziemi znaleźli ludzkie szkielety pozbawione czaszek. Poza tym okazało się, że dom stoi na resztkach XIII-wiecznego cmentarza. Znalezione szkielety zostały godnie pochowane na wiejskim cmentarzu, aby uwolnić dom od zjawy, ale i to działanie nie przyniosło skutku. To zdjęcie zostało wykonane chwilę po uderzeniu samolotu w jeden z budynków World Trade Center. W olbrzymiej dziurze powstałej po kolizji pojawiły się dwie osoby, kobieta i mężczyzna. Przez jakiś czas kobieta stała tam machając ręką do przerażonych gapiów, wołając o pomoc. Niezależnie od tego, kim były te osoby, największą tajemnicą pozostaje to, w jaki sposób udało się im przeżyć. Zdjęcie pochodzi z archiwum policji w Nowym Jorku. Zrobiono je w 1939 roku. Przedstawia sypialnię zamordowanej osoby. Uwagę przykuwa dziwna lalka na łóżku. Fotograf, podczas robienia zdjęcia ludziom na moście na rzece Yangtze, przypadkiem uwiecznił również samobójcę. 8 grudnia 1980 roku do wychodzącego ze swojej rezydencji Johna Lennona podszedł nieco otyły, sympatyczny okularnik. Mężczyzna podał się za wielkiego miłośnika twórczości Beatlesów, uścisnął muzykowi dłoń i wręczając mu album, poprosił muzyka o autograf. Jakiś dziennikarz udokumentował tę chwilę, robiąc średnio udane zdjęcie spotkania Lennona ze swym oddanym fanem. Kilka godzin później mężczyzna po raz kolejny spotkał artystę. Tym razem w dłoni nie trzymał albumu z płytą, a nabity rewolwer. Mark Chapman, bo tak nazywał się okularnik, posłał 5 kul w kierunku swojego idola. 4 z nich dotarły do celu, ciężko raniąc ex-Beatlesa. Artysta zmarł w drodze do szpitala. Tak więc mamy tu do czynienia z ostatnią fotografią zrobioną Lennonowi. Rzadko kiedy jednak zdarza się, aby morderca pozował ze swoją ofiarą do zdjęcia.